Szalony i Banner. Może ty, Ulfik, teraz powiesz, o co tutaj chodzi. Co, generalnie Nitro i Takepan zakładają nowy kanał, który będzie nazywał się Dwa Bieguny. No i jeden widz na Twittera wrzucił po prostu swój fanart, to jakby banneru. No i szalony reporter tam napisał swój tak jakby odpowiedź na tego tweeta, komentując, że podobny patent co do szalony tańcula. No i tam Nitro też odpisał później. Ta, zresztą możemy inaczej, nie, tutaj to jest tak, to jest fanart. Tutaj ziomek zrobił sobie ten po prostu banerek. To są fotki z fejmu w ogóle. Generalnie w ogóle ten patent już jest bardzo, bardzo długo, bo ja pamiętam, jak ty jeszcze miałeś śmieszny kanał, co ja wtedy też operatorem w ogóle tego byłem, pamiętasz? Tak, tak. No tak. To też było tak, że przecież awatarem i banerem była połowa twarzy Marcina i połowa twarzy ciebie. Ja, ale wiesz co, sprawdzę w ogóle tak, szalony tańcula. Dobra, szalony tańcula rzeczywiście mają taki awatar z przedzielonym na pół, ale kurwa, powiem tak, czy... Chuj znany patent generalnie. Jest normalny patent. Jest znany, ja też taką miniaturkę robił kiedyś. No, to jest normalny patent, wydaje mi się, że bo tutaj tak, szalony reporter no, trochę się jakby spruł do Nitro, że niejako, gdzieś to widziałem, czekaj, a to nie dokładnie tak jak ma szalony tańcula? I Nitro mu tam odpowiedział, to tam żeby się... To dać show replies i tam będzie na bank. Jest to, tak? Mm-hmm. Czy usunął Sergiusz? Będzie. Tylko musisz tak jakby show replies do tego, nie? Dać. No, ale do czego? No tu i niżej teraz. To? I masz show replies dalej. Boxdel fajne sikor hoopie. No nie ma tego. No było. No godą ci, ja wiem, że to było, ale nie ma już. Jest na bank. No to jest pod... Po tam szalony napisał jeszcze jeden ten. Jeszcze jeden wpis napisał. Dobra, ale w każdym razie tam Nitro po prostu... Możecie mi zaufać i Ulfiemu też, bo żeśmy się śmiali z tego. Że ten, że Nitro napisał do Szalonego, żeby się nie denerwował, bo to nie jedyna to nie, rzecz, jedyne, nie jedyna rzecz, którą zajebali. Tak więc podejrzewam, że po prostu Dwa Bieguny też sobie będą robić taki podkaścik jak Szalony Tańcula. Sparodują trochę pewnie. Sparodują sobie. Aferek trochę też mi się wydaje, tak, bo ale ja po stole widziałem po stole, że jest podobny rozkład chyba z stole. Widziałem, tak, więc no, na parodię odpowiemy parodią na pewno. Więc no tak jak pani Nitro, nie mogą czuć się bezpiecznie.